aby wpisać jakiekolwiek znaki, wystarczy po prostu klikać na klawiaturze. No i teraz sobie będę klikał jakieś losowe znaki i po prostu się wpisuję. Aby wcisnąć spację, aby wcisnąć, zrobić miejsce, trzeba wcisnąć spację. Spacja to drugi klawisz na klawiaturze. Aby przejść do nowej linii, należy kliknąć Enter. Teraz, aby wpisać duże czy wielkie litery, należy przytrzymać klawisz Shift i cały czas go trzymając wcisnąć jakąś literę, na przykład A. Pojawi się wielka litera A. Aby wpisać inną literę, znowu trzymam klawisz Shift i raz klikam daną literę, na przykład F. I tak dalej, i tak dalej. Niestety, jeżeli chcielibyśmy pisać cały czas dużymi literami, to cały czas musielibyśmy trzymać klawisz Shift, co jest dość problematyczne. Więc wtedy należy kliknąć klawisz Caps Lock raz. Nie trzeba tego klawisza trzymać ani nic, on cały czas działa. Teraz komputer będzie się zachowywał mniej więcej tak, jakbyśmy cały czas mieli klawisz Shift wciśnięty. Oczywiście do pewnego stopnia. Zobaczmy, teraz piszę bez trzymania żadnego klawisza na klawiaturze, tylko po prostu wciskam litery. No i cały czas otrzymuję wielkie litery. Teraz kliknę raz klawisz Caps Lock i znowu piszę i widać te litery są małe. Wcisnę jeszcze raz klawisz Caps Lock, aby otrzymać, jak widać, duże, wielkie litery. I zobaczmy, co się stanie, gdy teraz przytrzymam klawisz Shift. Trzymam klawisz Shift i wciskam jakąś literę. Mimo, że mam wciśnięty klawisz Caps Lock, otrzymuję małe litery, więc w tym przypadku klawisz Shift działa odwrotnie niż bez wciśniętego klawisza Caps Lock. Dobra, wyłączę klawisz Caps Lock i przejdę dalej. Następną rzeczą są polskie znaki. Aby uzyskać polskie znaki, trzeba przytrzymać klawisz Alt, prawy klawisz Alt i następnie jakąś literę. Na przykład, aby uzyskać polską literę O, należy kliknąć klawisz, trzymać klawisz Alt, prawy, a następnie literę A. Aby uzyskać inną literę polską, na przykład Si, trzeba zrobić to samo, tylko przytrzymać klawisz Alt i wybrać literę Sy. Tak samo będzie z literą Ży, z literą Ci, z literą Ły, to należy trzymać literkę ly. Z literką u kreskowane to trzeba kliknąć literę o. I teraz literka z trzeba przytrzymać, tutaj uwaga, klawisz x. Także trzymając klawisz alt możemy dostać polskie znaki. Wielkim problemem jest zmieniająca się klawiatura, zmieniający się układ klawiatury. No i tak na przykład, jeżeli klikam klawisz Z, no to pojawia się literka Z. Jeżeli klikam średnik, no to pojawia się średnik. Jeżeli podczas szybkiego pisania następuje zmiana klawiatury, to klikając klawisz Z otrzymuję klawisz Y, tudzież klikając średnik otrzymuję literkę Ły. Jest to strasznie problematyczne dla ludzi, którzy nie wiedzą, jak to zamienić. Żeby zamienić klawiaturę, trzeba przytrzymać klawisz Ctrl, a następnie raz kliknąć klawisz Shift po lewej stronie klawiatury. I z powrotem wracamy do starego układu. Proponuję popróbować. To jest częsty problem, ponieważ często korzystamy z klawisza Shift, często korzystamy z klawisza Alt, Caps Lock i czasami te zamiany mimo naszej wiedzy się dzieją. I warto wiedzieć, że Ctrl plus Shift zmienia nam klawiaturę. Następna rzecz, przejadę troszeczkę niżej, to są cyfry i znaki specjalne. Cyfry i znaki specjalne są na górze klawiatury i wystarczy po prostu kliknąć w literkę 1, 2 i tak dalej, aby się pojawiły cyfry. Aby pojawiły się znaki inne, trzeba przytrzymać klawisz Shift i klikać znowu 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. Pojawiają się te znaki, które są na górze klawiatury. Także w ten sposób możemy wpisywać różne dziwne znaczki. Warto się tego nauczyć, to jest podstawa, zupełne abecadło. Ci, co już wszystko wiedzieli, zapewne byli zainteresowani zmienianiem klawiatury.